program sponsoruje PJ, jedyny taki drink. Wstawać! Oglądacie PMAM, gramy. Jest coraz zimniej, więc pewnie szybko dojdzie się do siebie. A warto, bo w naszym programie jak zwykle serwis rockowy, newsy dance, informacje ze sceny niezależnej, lista rockowych przebojów i Jana Music Hit Gonitwa. No to jazda! Zaczynamy! Najpopularniejsza artystka bluesowa Coco Taylor oraz brytyjski zespół The Blues Band to największa atrakcja tegorocznego festiwalu Rawa Blues, który rozpoczyna się już dzisiaj o godzinie 10 w katowickim Spodku. Oprócz zagranicznych gości wystąpi również krajowa czołówka wykonawców tego gatunku. Sting ma ponownie wystąpić w naszym kraju, tym razem sympatyczny Anglik pojawi się u nas na początku przyszłego roku, dokładnie 13 stycznia. Tym razem Anglik wystąpi w katowickim Spodku. Nastrojowe, akustyczne utwory są najlepsze na długie jesienne wieczory. Można je oglądać również rano. Posłuchajcie zresztą sami utwór Over Now grupy Alice in Chains z płyty MTV Unplugged, który jest naszym hot hitem. Kazik Staszewski wziął udział w sesji nagraniowej bydgoskiej formacji jasowej Mazol and the Arrhythmic Perfection. Z zarejestrowanych 3 godzin nagrań wybrany zostanie materiał, który trafi na płytę zatytułowaną Out Out in the Lunch. Podczas sesji nagraniowej Kazik udzielił się jako wokalista, saksofonista i spec od samplerów. Już za chwilę hot hit, czyli lista rockowych kawałków, które otrzymały najwięcej głosów. Pamiętajcie, że to wy decydujecie o kolejności na liście. Dzwońcie więc do nas. A więc uwaga, hot hit! Metallica triumfuje na naszej liście. Jeśli tylko nie prześpicie kolejnego niedzielnego wydania PMAM Gramy, jutro tuż po godzinie 6 rano będziecie mieli okazję ponownie spotkać się z tym fascynującym teledyskiem. Metallica Until It Slips.
just like the stray. You beat it once, and now it's day. Mijają lata, a Robert Smith zewnętrznie niewiele się zmienia. Nadal ekspresyjnie rozmazany makijaż i burza włosów wyróżniają go w barwnym tłumie brytyjskich muzycznych idoli. The Cure w utworze Mint Car nie przypomina już jednak zespołu z czasów pornografii czy też dezintegracji. Wygląda na to, że PRL nastało na dobre. Czwarty tydzień, a Marian wciąż zadaje się z menelami. Ciągle znikasz nocami. Nigdy nie macie z nami. O Marian, przestań zadawać się z menelami. Nigdy nie macie z nami, o Maria.
niespodzianka. In Search utrzymało się w naszym zestawieniu. Choć chłopcy pochodzą z dalekiej Australii, to jednak doskonale wiedzą, jakie brzmienie ostatnio w modzie. Tędy do sukcesu już droga prosta, jeśli w dodatku wspiera się dźwięki takimi obrazkami. Cześć, tu Jana, a teraz kilka newsów z rynku muzyki dance. Z okazji 10. rocznicy powstania firma Miramar Records wydała album Miramar 10. Na płycie znalazły się niepublikowane dotychczas nagrania wykonawców związanych z tą firmą. Wśród nich m.in. Ian Hammer, Todd Rundgren i Tangerine Dream. Od paru lat firma Edel wydaje doskonałą serię płytową dla fanów dobrego house'u, zatytułowaną The Progressive Attack. Na rynek trafiła właśnie czwarta z tego cyklu składanka. Na dwóch płytach kompaktowych znalazły się nagrania m.in. Amnesi, Sandy B, Express of Sound i wielu innych wykonawców. Mimo wielu za i przeciw, dużej dozy niepewności i niedowierzania, warszawski koncert Michaela Jacksona doszedł w końcu do skutku i był niewątpliwie największym show, jakie zorganizowano dotychczas w naszym kraju. Koncert odbył się w ramach promocji albumu History, z którego na listy przebojów trafia kolejny singiel z nagraniem Stranger in Moscow. Remiksy do tego utworu przygotowali m.in. Basement Boys, Charles Rohn i Todd Terry. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie akcję reklamową jednej z polskich komercyjnych stacji radiowych, polegającą na umieszczaniu na przystankach autobusowych i tramwajowych w stolicy głośników emitujących program tej stacji. Podobny pomysł realizuje w tej chwili londyńskie radio Virgin, które postanowiło umieścić na 250 przystankach autobusowych w stolicy Wielkiej Brytanii stereofoniczne głośniki nadające program tej stacji. Ciekawe tylko, czy popsują się one równie szybko jak w Warszawie, czy też wytrzymają trochę dłużej. Nasz dzisiejszy typ na przebój to propozycja grupy Captain Hollywood i nagranie Love and Fame.